A kto rządzi w Unii Europejskiej? No, lewica liberalna, która dąży do tego, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości i opozycją Führer, żeby wrócił tu na białym leopardzie do władzy. Ale myślę, że to jest satysfakcjonujące wytłumaczenie, premierem. Że miałobyś te pieniądze, nie ma ich, bo opozycja... To jest tłumaczenie po prostu tego, co wyprawia nasza opozycja, donosząc, kłamiąc na Polskę, wzywając, żeby Polskę zagłodzić i tak dalej. No i w tym mają sukces. Rzeczywiście w szkodzeniu to oni są dosyć sprawni.